Witam Państwa serdecznie. W następnym odcinku zagrałem w Thief 4. Jesteśmy w kryjówce Eris. Znaczy, tak mi się wydaje, że jesteśmy. Albo zaraz będziemy. Tymczasem... O, wiecie co jeszcze mi się nie podoba w Thiefie? W tym czwartym. On już jest taki, kurczę, nie wiem, jakby bardziej konsolowy. Tu wszystko jest niby fajnie. Ale na przykład czego nie mogę zrobić? Nie mogę podskoczyć. Nie mogę sobie po prostu hopsać. Tylko mogę sobie robić wślizgi. Może to dlatego właśnie skok zastąpiono tym wślizgiem. Nie wiem, proszę Państwa, powiem szczerze, że naprawdę wolałbym... Znaczy, tęsknię za tym skakaniem, kurczę. Mogłem sobie było próbować gdzieś tam skoczyć. A tutaj Gareth, owszem, Da się. Y. Dobrze. Da się. Oczywiście. Dobrze. Oczywiście da się skakać, ale tylko w wybranych miejscach. No to ładnie, pułapki Erin pozostawiała. Pewnie tu będzie... z czymś to się włączało, tę koncentrację może, na tym trybie koncentracji coś zauważę. Z tego co widzę, to nic nie widzę. Da się skakać oczywiście, ale tylko w wybranych miejscach. Tylko w wybranych miejscach, co no trochę moim zdaniem ogranicza takie poczucie wolności w tej gierce. Zajrzymy. A jakby pokój jakiś taki. To wygląda źle. Jak na czerwono, to źle. Dobra, co tu się może wydarzyć? No to jakieś, widzieliście te takie kreski? Co to w ogóle jest? Jakiś prąd elektryczny? No, chciałem to przesunąć, nie mogę tego przesunąć, chciałem to wynieść gdzieś do piwnicy czy coś, żeby mi się tu nie kołatało. No dobra, w każdym razie, szczerze mówiąc, to chętnie bym spróbował tu wejść. Sprawdzimy, co to za pułapkę Erin przygotowała? Sprawdźmy, 3-4. Dobra, mało interesujące, po prostu... Jakąś strzałkę dostałem. Miałem nadzieję, że to coś ciekawszego, no ale dobra. Teraz może coś zjeść. Mniam, mniam. A z tego maku jeszcze można użyć, bo tego maku może się najeść. Dobra, sprawdźmy naszym mega wzrokiem. I co, już rozłączone, tak? Tak. Teraz mogę sobie tutaj chodzić. Ty. Dobrze. Czyli jednak ta koncentracja to dobra rzecz. Dobra. Rozejrzyjmy się. Czy nie ma tu nic na czerwono? Nie widać. Dobrze. Tam coś było. Dobra, tu jakieś żarcie. No tak, przyda się. Skoro już jedno zjadłem. Jedno zjadłem. Dostałem strzałę w dupę. Ew.
Widzisz, tu Eri sobie przygotowała wizjery, żeby ewentualnie sobie patrzeć. Ej, już mi nie wypalaj. Nie wiem, czy ta koncentracja się odnawia. No oczywiście. Tutaj chyba jakaś lepsza ta pułapka. Też wygląda na zwykłe wyrzutnie strzałek. Linę zawsze warto ominąć. Nie wiem, o co tu chodzi teraz. Hops, hops, hops. G. To jest ten mak. Zżarłem właśnie mak. Niczego nie zauważyłem ciekawego, szczerze mówiąc. Ale nie wiem, nawet chcieć wejść. To nie da rady, nie podskoczy Garet tu, gdzie nie ma. Tu, gdzie nie było przewidziane podskakiwanie. No i te sznurki, tu na pewno coś się da zrobić. Te sznurki tutaj to muszą coś jednak. Coś robić. Dobra, gdzie jest ten mój... Aha, nie ma tego mojego... Przynajmniej nie widzę tego mojego podpowiadacza, gdzie mam iść. I w ogóle czego ja tu szukam? Sprawdźmy może tu. Przeszukaj kryjówkę, no to cudowna porada, no. Przeszukuję i co? Ja podejrzewam, że tu muszę znaleźć coś lepszego niż to żarcie, które znalazłem. W ogóle jakie my tu mamy bronie? Nie mamy... Właśnie, można gościa powalić, ale nie ma już czegoś takiego jak blackjack, ani sztylet, albo miecz, jak był kiedyś. Wiesz, zawsze też się z kolegami zastanawiałem, co to za złodziej, który bierze ze sobą na misję taki, kurde, wielki kawał blachy, jakim był miecz. Już w trzeciej części był... W trzeciej części był sztylet, no to już bardziej takie poręczne narzędzie. No dobra. A, tutaj gdzieś się dało wejść wyżej. Z tego co pamiętam. Upsasa. Zaraz, gdzieś tu właśnie... Tędy musiałem wejść. Zdecydowanie tak. Drabinką. Bardzo ładnie. Kurczę, no wydawało mi się... O, właśnie tu. A, to ja nigdzie nie w żadne ciekawe miejsce nie dojdę tędy. Dobra, co dalej? Trzeba by chyba użyć może strzały linowej w którymś miejscu. Na pewno jest intrygujące to, ale podejrzewam, że to też tylko złudzenie. Wcale nie ma tu nic intrygującego. Wieża tam stoi. Żeby tam na górę wejść.
jeszcze... O, shit, więc... Zapomniałem. Włączyłem sobie grę od nowa. Znaczy grę, czytałem. Ponieważ gdzieś tu spadłem, zrobiłem sobie kuku i stwierdziłem, że szkoda czasu, znaczy szkoda energii. A poza tym jeszcze zauważyłem jedną rzecz, smutną. W dawnych częściach, jak się strzelało z strzałą linową, a nawet strzałą ostrą, można ją było po prostu sobie wyjąć. Na przykład, jeżeli się strzelało w coś drewnianego, można było strzelić wszędzie. Ja tu próbowałem, strzelałem strzałę linową i ona po prostu znika gdzieś tu. Prawdopodobnie dlatego, że nie jest to przeznaczone, żeby tutaj strzelać strzałą linową. A co jakbym ja chciał tu po prostu sobie podyndać w ramach rozrywki w Tiffie? I nie mogę. Smutne to. No kurczę, mówię, kiedyś była większa wolność w tej gierce. Można było tą strzałę linową walnąć sobie gdziekolwiek. Jak się nie podobało, można było sobie wejść na przykład na beczkę czy na coś, wyciągnąć tą strzałę z powrotem i mieć ją... no poza tym tu jest guzik. Wow, dzień dobry. Jak tu dziwnie. You've never been here before, have you? Nie. Aaron? Ile tu maku? Did I finally get the drop on you? Ile tu maku? Jakieś narkomańskie miejsce. Halo, ja cię widzę. How are you here? You died. Maybe this is where the dead went and they've got nowhere else to go. And now you're here. Are you dead, Garrett? Follow me to the truth. Fajnie. I watched you. I wanted to be you. We're so alike. But why did I even try? The world already has a Garrett. What do you want from me? I want you to steal a key to the truth. It's from before I left home. Before I became Aaron. But you have to find it yourself. Those are the rules. Co? O kurde. Czyżby jakaś nowy rodzaj misji? Idź w stronę maku, tak. Matka wierzyć piesz? Dobry. Fajnie przerastane elementy. You're close. Mogę to strzałę wziąć? Przyda mi się. Nie, nie mam. Obrazek, na którym prawdopodobnie jest Garrett. A, tutaj nie mogę tych ślizgów. Co tam? Nie mogę. A little further. No, widzę, że lubisz rysować. No! What the hell was that? Cóż to było? As if Aaron wanted me to find something. I can't leave without checking. No dobra. Ogólnie to wspaniale, muszę powiedzieć. Garrett, nie masz odbicia, jesteś nieodbijalny. Oczko. No i co to jest? What is this? And why did Aaron have it? Medalion. Medalion taki po prostu? Czy to po prostu medalion? Zaraz, pokażcie mi tu mój ekwipunek.
Ulepszenia koncentracji, nie wiem skąd ja to mam. Dlaczego drapieżnik tu jest napisane, że dwa? No nie wiem, nieważne. No nic, tu nie ma nic ciekawego. Ale muszę powiedzieć, że to było interesujące. To było interesujące. No, pogadaliśmy z duchem Erin prawdopodobnie. Znaleźliśmy jakiś coś w rodzaju jakiś medalion. Cholerka wie co to, co on ma robić. To wracamy, nie wiem zupełnie o co chodzi. Coś błyszczy, lubię jak coś błyszczy. Jakieś przedmioty drogocenne. No, jaka to rebecka ładna. Będę miał na bal. I tam coś jest. Nie przejdziesz tędy, Gareth. Co to miało znaczyć? Dobra, tędy się wychodzi do... Południowa dzielnica. Gdzie ja mam iść w ogóle teraz? Gdzie ja mam iść, bo ja już nie wiem. Opuść kryjówkę. No dobra, ale... Dobra, opuszczamy kryjówkę tędy. Powiedzmy, że tędy. Nie wiem, czy dobrze, ale tędy. Opuszczamy kryjóweczkę. I idziemy na wycieczkę. Takie piękne rymy. Onto the House of Blossoms. It's marked by red lights, so I find those lights, I find the brothel. Dobra, mam ten znaczek. Zajrzę na mapę. Cześć Stasiu, dajesz mi jakąś karteczkę, tak? Dziękuję. I bo ja tu teraz, Stasiu, nie wiem co mam dalej zrobić, wiesz? A miałem na mapę zajrzeć. Chcesz na mapę zajrzeć? To wspaniale! Stasiu, razem będziemy patrzeć na mapę teraz. No i tu trzeba kliknąć tak i tak. Wyświetl mapę. Co to jest? No musimy iść ogólnie w prawo. Sklep, a to? Znajdź drogę do... Bla, 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 bla. Brudne tajemnice, znajdź drogę do ukrycia. Pieśń, który chciał przejąć Bas, znajdował się w posiadaniu samego generała straży. Zabrałem go. Wielbiten. Królowa żebraku twierdzi, że od czasu. Czyżby Gareth miał posępność? Czy Gareth ma posępność, Stasiu? Tak? No to niedobrze, Gareth, masz posępność. Stasiu diagnozę tu już postawił. Morek. Dobra. Tata? Słucham. Podoba. Czekaj, idziemy tędyks. Ach, wejdziemy sobie na tą linkę. No dobra.
Dobra. Trzeba tu zejść. Podejrzewam, że tutaj to już byłem. Nieważne. Trzeba stąd zejść jednak, a nie się tu czaić. Dobra, pan strażnik poszedł tam. Dzień dobry, randeczka. Czekaj, bo ktoś tu się niepokoi. Stasiu, nie krzycz tak, bo nas usłyszą. 10 metrów. To idziemy tędy. Już jesteśmy bardzo blisko. Pan strażnik. Ale? Ja? Wiecie co, ja tu sobie z wami poczekam, dobrze? Bo tu ktoś się niepokoi. Nie przeszkadzam? Słuchaj, wiesz, jak on ci obiecuje jakieś pierścionki i kieski, to nie leć tak od razu na niego, wiesz, bo on może ściemniać, nie? No, a ty uważaj, bo ona tylko teraz może być taka sympatyczna, bo później to, wiesz, nie wiadomo. Wiecie, jest taki dowcip, jak kobieta wychodzi za mężczyznę, prawda, to ona ma nadzieję, że ona go poślubie, że on się zmieni. A mężczyzna wychodząc za kobietę, żeniąc się, ma nadzieję, że kobieta się nie zmieni. Pan idzie. Niech sobie idzie. Trzeba tego pana stąd pognać. Macie tu coś do rzucania? Znaczy, ja mam coś do rzucania? Nie mam. Weź sobie garet. No i właśnie, kurczę. Chciałbym wziąć talerz. Cokolwiek, żeby rzucić. Nie. Nie mogę. Nie. Kiedyś, nie. Kiedyś można było dużo rzeczy brać. Dobra, Stasiu się znudził. Kiedyś można było dużo rzeczy brać, kurczę, w garść. I rzucać, miotać po prostu przedmioty. Dobra. Chyba tego pana trzeba położyć spać albo coś w tym stylu. Tutaj chodzi ten gościu z kuszą. Zaraz będziemy na miejscu. No, zobaczę co tutaj. Przyjemnie zapowiadający się tunelik. Jakaś portowa, kurczę, dzielnica. Słucham, Stasiu, co tam? Chodź, zobaczysz, jaki ładny, jaka ładna woda, jaki port, kurczę. Co, ryby łapią, tak? Takie siatki, chodź tu, Staszku. Staszek już jest kawał chłopa, kurczę. Stasiu, ile masz lat? Wiesz, ile masz lat? Tata, dziadziu. Tata! Aha, czyli 2,5, no tak. No, cicho, Stasiu. Już? Chcesz iść? Dopiero co przyszedłeś. Ty, Stasiu, dobra. Zaraz pójdę, skończę, Stasiu, to się pobawimy. Na czerwono, znaczy to tutaj. Jest ten burdel. No, przydałoby się, kurczę, wziąć coś do... Butelki tu stoją i nie mogę ich, kurczę, wziąć do rzucenia. No to po prostu jest... No, chcę się wychylić. Cóż mi z tego, że się wychyliłem? Jeden burdel, tu jest. No kurczę, teraz rzucenie czymś byłoby naprawdę dobre. Ups, potrąciłem buteleczkę, która się nie przewróciła. Jestem zawiedziony. Słucham.
Poczekaj, Stasiu, wiesz co, bo ja tu muszę iść do takiego wesołego domku. No. Tam idzie ten pan. Może co innego można tu wykombinować. Jakby wszedł na górę. Jeszcze poczekaj, poczekaj. Cursed, cursed, cursed. Piss shit, damn. Gotta leave it hidden. Never say it's in the sewer. They'll haunt me. Come back and kill me in my sleep. God. The gloom is them. Co to za kurczę? Stasiu, nie ruszaj, proszę cię. To jest takie coś. Aj, Stasiu, zaraz, wiesz co, zaraz, ja to już kończymy, już tylko ja muszę pójść do wesołego domku teraz. Nie, to mi się nie podoba, kurczę, ja chcę znaleźć butelkę do rzucania, to jest obłęd, kurde, stoją przedmioty i ich nie mogę użyć, no przecież to jest gra XXI wieku. Chyba w Tiffie trójce już było więcej możliwości do rzucania przedmiotami, nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale... Pamiętam, że było wiele przedmiotów, które można było przez przypadek wziąć w ręce i wcale nie mieć zamiaru ich ze sobą brać. Strzała linowa. Nie wiem, czy dobrze robię, ale strzelę. Widzicie? Rozwaliła się i nic. No byłoby fajnie tu wejść, no. Aha, patrzcie, na niebiesko się świecą miejsca, gdzie można linkę wpiąć. Dobra. Jest to jakieś wyjście z sytuacji. Ale przyznam się szczerze... I kwiatki ładne. Mikrofon mi uleciał, przepraszam. Ale mimo wszystko, kurczę, kiedyś była większa swoboda, jeśli chodzi o te strzały linowe, z tego co pamiętam. Dobra. Wejdziemy tutaj do mieszkanka. Dobrze, jestem w mieszkanku, ale oczywiście nie mogę stąd przejść nigdzie indziej. Dobra, ten gościu niech sobie pójdzie, bo mnie stresuje. Co? Albo ku. Ku, dobrze. To też oczywiście wszystko było zaprogramowane. Uwaga na wiadro. Nie będę go powalał. Czy ja stoję, czy ja kucam? Stoję. Już prawie. Może znajdę tu coś do rzucania i odwrócę ich uwagę, to już by było coś. No dobra. Myślę, że to mogłoby odwrócić ich uwagę, gdybym mógł tym rzucać. Niestety nie. Nie mogę stąd wyjść. Nic nie mogę zrobić. Dobrze, i ja sobie tu cichaczem przejdę. Gdzie? Ty byś coś zobaczył. Stary, przecież tu nic nie ma. Może da się... Hej, jak to fajnie. Dobra, tu już jestem niedaleczko. Jest i czerwony kolor. Dobrze. Tamten pan mnie jeszcze niepokoi.